Dzień dobry, nazywam się Tadeusz Makulski i reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Wiemy wszyscy, że ponad miliard ludzi na Ziemi żyje poniżej granicy ubóstwa. Zastanawiamy się często, co z tym można zrobić, bo jest to naszym obowiązkiem, a przynajmniej tak ja uważam. Nie sposób załatwić tego problemu rozwiązaniami z obszaru charytatywnego. Musimy szukać pomysłu, jak nauczyć tych ludzi łapać przysłowiową rybę, zamiast im ją dostarczać. Tym właśnie zajmuje się Sprawiedliwy Handel. Umożliwianie drobnym producentom z krajów rozwijających się dostępu do rynku, umożliwianie im zarabiania pieniędzy na własne utrzymanie, zamiast otrzymywać pomoc charytatywną. Dzięki Sprawiedliwemu Handlowi ci ludzie, którzy i tak już dziś dostarczają wiele egzotycznych produktów na półki naszych sklepów, będą mogli wyżyć godnie i posłać swoje dzieci do szkoły. Tego chcemy.